Gessler postanowiła skorzystać z zaproszenia Mateusza Gesslera. Pojawiła się w Radiu Nyvonce na rozmowie. Jej duży ciężarny brzuszek zwrócił uwagę wszystkich. Rozwiązanie już niedługo. Lara Gessler spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Córka Magdo ciąży poinformowała wiosną, dodając na Instagramie zdjęcie z zaokrąglonym brzuszkiem. Wpis młodej restauratorki spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem i wieloma gratulacjami. Wśród nich znalazło się także kilka słów od przyszłej babci. Od tamtej pory 31-latka regularnie publikuje zdjęcia swojego stale powiększających się krągłości. Właścicielka słynnej warszawskiej cukierni jest już na ostatniej prostej, by powitać na świecie nowego członka rodziny. Gessler na początku zeszłego roku rozwiodła się z pierwszym mężem. Kilka miesięcy po rozstaniu związała się z cenionym prawnikiem Piotrem Szelongiem i to on jest ojcem jej dziecka. Widać, że zakochani są bardzo szczęśliwi, o czym może świadczyć fakt, że wbrew wcześniejszym zapewnieniom poważnie myślą o ślubie. Na dowód tego Lara pokazała w sieci zaręczynowy pierścionek. Ciąża jest dla Laury niezwykle szczęśliwym, ale także aktywnym czasem. Młoda restauratorka cały czas pokazuje się w social mediach, niedawno świętowała otwarcie swojej pracowni kulinarnej w Warszawie, następnie promowała swoją najnowszą książkę. Teraz postanowiła skorzystać z zaproszenia Mateusza Gesslera i wpadła na rozmowę do radia. Lara Gessler i Mateusz Gessler w Nyvonce Radio. Lara pojawiła się w studiu nagrań Nyvonce wczoraj, na specjalne zaproszenie do rozmowy Mateusza Gesslera, prywatnie jej kuzyna. Była to dla niej świetna odskocznia od codziennych obowiązków, jednak jak pokreśliła godzina na rozmowę, to ostatnio luksus, zarówno dla niej, jak i Mateusza. Rodzinna audycja. Dzięki za zaproszenie Mateusz Gessler do Nyvonce podkreślenie radio. Godzina na rozmowę, to w ostatnim czasie, chyba dla nas obojga, luksus. Dziękuję ci bardzo, kuzynie, napisała.